witryna już zrobiona. Ciekawe, jak to już w środku zaczyna wyglądać. Już idę, idę. A ja sobie gram na gramofonie. Trali tralalala, trali tralalala. Krzysiu, widzę, że... Ładnie, nie? Ładnie już jest. Ile towaru jeszcze nie rozpakowanego? Dostawa CD. Kolejna. 200-300 sztuk. Single. Single. Ktoś lubi single i maxi single, bo naprawdę fajne wersje. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład maxi single uwielbiam. Są to nie za bardzo przedłużone wersje, a ja lubię właśnie te wersje, wiesz, bo to jest przebój plus przebój z dobrą, wiesz, proszę ciebie, interpretacją muzyczną fajną zrobioną, wiesz. Także widzę, że masz nawet stróża zatrudnionego, który twarzy nie chce pokazać, wystaje mu tylko kolano. Tak. Masz tyle sprzętu, że o, jest strażnik Teksasu, który się ukrywa. Jakby co, to ja go wołam, on wypada, rozumiesz, robi dym. I tak, to co, jedziemy pokazać to, co przywiozłem zaraz, no nie? Pewnie, no pewnie, pewnie, pewnie. A perełeczki będą. Zaczynamy od tej małej skrzyneczki, tajemniczej. Co to może być? To nie jest safe, na pewno. No, nie puszka Pandory też. Puszka Pandory. Także no, możemy spokojnie otworzyć. Także spokojnie otworzymy, otwieramy. No otwieraj. Pokażuj widzom, co tam jest. Proszę bardzo. Słuchajcie, tu są takie fajne klamry, zapinki. Proszę bardzo. Jest. Ta-dam. I co? Co to jest? Widzowie? Akai. Akai szpulowy. Magnetofon szpulowy, czterościeżkowy, lata 70. Ten jest już w super stanie wyszykowany. Malutki. Tak. Taki Baby Akai. To nie jest ta seria GX ze szklaną głowicą, gdzie te bydle na te wielkie taśmy. To jest maksymalnie taśmę możemy dać 18, nie? Czyli taką największą 18, 18 cm. No, ale powiem Wam, że tak, z autorewersem, czyli możemy puścić sobie, nie musimy przekładać taśm, tylko możemy sobie słuchać w jedną i drugą stronę. To jest fajna rzecz. Nagrywanie oczywiście na szpulę. Powiem Wam, że dosyć ciężki, 17 kg. Niecałe 17. Co tu jeszcze możemy o tym powiedzieć, no, w magnetofoniku? Piękne wskaźniki wychyłowe, które teraz powiedzmy są na czasie. Ładna roleczka dociskowa. No. Trzysilnikowiec, czterościeżkowy, bardzo fajny. Tape speed, zobaczcie, trzy prędkości. Niemiec płakał jak sprzedawał? Niemiec płakał, ja wiem? Nie, bo nawet nie wiedział, wiesz? Nie, żartuję. Nie, ucieszył się, że sprzedał, bo widocznie po prostu uważał go za się, tak, śmietnik. Ale w idealnym stanie, słuchajcie, tak jak widać. Spójrzcie, drzewo, czyli sklejeczka pofornirowana w idealnym stanie. Ja tutaj tylko jeszcze użyłem wosku, bo nie używam żadnych lakierów, tylko wosk wyczyszczone. Jak Radek jeszcze pokaże Wam z tyłu, bo on jest fajna rzecz, bo on może, słuchajcie, on może w pionie pracować i w poziomie, czyli możemy go położyć, ma nóżki z tyłu na tej podstawie tylnej, a ma też tak samo jak teraz, czyli mi się podoba bardziej w pionie. No, w ogóle jest to bardzo zaraz go przełożymy i pokażemy, pokażemy Wam z tyłu, jak wygląda, także też pełne drewno. I nie uciekajcie sprzed ekranu. Tak jest. Faktycznie zobaczcie na detalach cacuszko. Nie ma rysek. Zobacz z tyłu teraz, jeszcze zobaczysz zaraz ładnie. Piękna zabawka. No pokaż te słynne nóżki. Ładne nóżeczki. No, no co tu dużo. No powiem Ci, że teraz jak masz te wyspy na sprzęt, to bardzo ładnie to się faktycznie. Tak, no. Przełącznik jest do zmiany też napięcia, zobaczcie. Czyli też i dlaczego jest 50-60 Hz. No, niektórzy wiedzą, że USA ma tylko 60, a Japonia ma 50 i 60, czyli trzeba zmienić napięcie. Mamy od 100 do 240 V. I zobaczcie, 50-60 Hz, czyli możemy sobie ten 100 W mocy, czyli dobra stara żarówka kiedyś, prawda? Taka, powiedzmy to. No i tu naprawdę chłodzenie do silnika, czyli zasysanie powietrza, u góry wyrzucenie tego powietrza ciepłego, nagrzanego. Tu mamy, zobaczcie, z prawej strony mamy jeszcze stare gniazdo dinoskie do podłączenia. Oczywiście, no i te RCA czyńcze nasze, czyli wejście, wyjście. I w dinie mamy wejście, wyjście w jednym, tak. Także no, fajne pudełeczko. Może to nie jest GX, prawda, czyli ta szklana słynna głowica, ale na pewno
Jeżeli był mało używany, nie będzie na pewno dużo starta. No. Zapraszam, zobaczycie. Najlepiej jak przyjedziecie do, na ten, puścimy, włączymy, coś nagramy. Coś na testy będzie. Tak, ja spróbuję nagrać coś, bo najlepiej wiecie jak to na analog, jak się nagrywa z płyty gramofonowej, przegrać i zobaczyć, podbić troszeczkę, tutaj można sobie na magnetofonie, parametrami, no i wtedy można naprawdę ładnie to wszystko sobie na czterościeżkowcu odtworzyć później. Nie niszcząc płyt nasz, prawda? Zobaczcie, zawiaski takie po montażu oryginalne, fajne, zaczepiamy sobie. Zobaczcie, klamerki takie w starych walizkach. Skrzyneczka ładna. Teraz te 17 kg muszę podnieść, żebyśmy zobaczyli. O, proszę bardzo. Nóżki z tej, nóżki z tamtej. Także coś tutaj, wszystko jest bardzo ładnym, naprawdę. Po tylu latach, 70 lata, zobaczcie. 50 lat ma ten sprzęt. No, 50 lat, tak, tak. Praktycznie tak, koło 50 można lat. Powiedzieć, że w moim wieku, nie? Tak, z ten, wiesz. Także lepiej się trzyma ode mnie, ale chyba... A teraz wiem już, dlaczego masz tutaj tego strażnika Teksasu do pilnowania. Tak, tak, człowieku, to wszystko musi być ochrona, alarm, szyby pancerne, kamery, satelity, wszystko tu śledzimy, ten, całe śledzenie. Ja muszę to na chwilę zdjąć, wiecie co? Pokażemy wam zaraz następny sprzęcik. Tak, o. Ja jestem cały czas pełen podziwu dla ciebie, że na witrynie wystawiłeś Rositę. Wiesz co, tak, bo chciałem, żeby, wiesz co, zostawiamy na noc światło, żeby ludzie po prostu przyszli w nocy i też przyklejali do szyby. Nocy. Tak, tak jak już mówiliśmy, po prostu my rano przychodzimy, ściągamy odciski nosów i robimy sobie kolekcję. Jak skalpy, audio skalpy. Dokładnie. A co jeszcze jest tam, bo wchodząc do ciebie, tak, ta pomarańcza mnie. Wiesz co, to jest fajny taki mini zestaw Yamahy wychodził. One wchodziły w kilku. A, widzę, że... Tak, tak, tak. Ci pokażę, tak, tak. Dobra, to ja się cofnę. Dobra, cofnę się, ale ci pokażę, wiesz co. O. Porobiłeś tych wysp, kurczę, jak na Karaibach. Proszę bardzo. Audio Karaiby masz. Tak, a, ona jest taka. Tak, to jest taki mały zestaw. Głośniczki, zobaczcie, z bass refleksem małe, ale bardzo fajnie grający zestawik. Do tego jest ten pilocik. No, tu jeszcze było na iPoda, zobacz, to gniazdo, czyli jakieś gniazdo iPodowskie, można pewnie coś innego podłączyć. No, tylko na dwie kolumny, radio ma, zwykłe radio. Do sypialni tak, fajna tak, sprawa, albo do kuchni. Tak, do kuchni, do sypialni, no, te kolumny można sobie rozstawić dłużej. To wychodziły w fajnych kolorach, ja widziałem to w niebieskim, w zielonym, w białym, czarnym. Pomarańczowy mi się wydaje chyba najbardziej taki trafny kolorek, taki... Typowo fajne młodzieżowe. No i zobaczcie, no, mamy jeszcze USB. Jeżeli mamy słuchawki, no to jeszcze też słuchaweczki, czyli możemy jakieś się podłączyć, pewnie zewnętrzne źródło też, tak? Jest portable też. Klasyk, odtwarzacz CD. No, bardzo fajny sprzęt i naprawdę jest niedrogi. I te sprzęty naprawdę się nie psuły. To samo jak tamte, mam Yamahy też te, zobacz tutaj. To jest już troszeczkę wyższy poziom tej Yamahy. Ale też były super sprzęty, też właśnie ten Yamaha z tymi kolumnami piano, też bardzo fajny. To jest taki mniej więcej troszeczkę wyższy poziom był już zrobiony. Mi się wydaje, że to było nawet troszeczkę wcześniej, przed tamtym, albo podobne lata. Jak się mylisz, i tak poprawią cię tak, w komentarzach. O to chodzi właśnie, żebyśmy mieli z wami kontakt z naszymi widzami, słuchaczami i z wielbicielami, tak, z wielbicielami twojego talentu chirurgicznego. Och, tak. Szczególnie dzisiaj, po tym nożyku. Dzisiaj już ciąłem parę rzeczy, także... Nowym nożykiem. Nowym, od naszego klienta, który dostałem. Tak, tak, widz, tak, przyniósł. No nieźle. Także ten ostatnio jeszcze nie przyszedł bezdomny i nie dał nam samochodu, ale myślę, że się kiedyś zjawi w końcu. Też czekamy. Wiesz dalej. I co, kolejny ładny, nie? Ładny. Tak. Wiesz, że ja to lubię, tą markę bardzo, wiesz. Ja bym chciał tak sprzedawać, wiesz, po tej cenie, jak one są, wiesz, numery mają 5000. To jak obetniesz X jedno razy, zero, to jak obecnie. 5000 razy i teraz dwa na przykład, nie? I teraz niech klienci płacą. Nie, to jak... Nie, no żartujemy oczywiście sobie, ale słuchajcie, taki model też występował, 5000A. Zaczęliśmy się zastanawiać. A to jest X. A to jest X, właśnie. Czym one się różnią? Czy to jest jeszcze coś przygotowane pod jakiś kwadro, czy co, czy X, czy na cztery kolumny? Może nam podpowiecie, bo powiem wam, że nic w necie nie znalazłem zbytnio, nie chcę się tu mądrzyć. Ale od czego są widzowie? Od czego jesteście właśnie, bo z zewnątrz i z tyłu praktycznie się nie różni. Także
Ja jeszcze pokażę specjalnie. Tak, z tyłu. No właśnie tak, zobacz, pokaż z tyłu. No, porządne, grube drzewo, nie? Obudówka fajna. Bo widziałem golasy tak zwane, wiesz, sprzedawane były bez tej obudowy. Tu mamy, zobaczcie, no, żeby nam to wszystko. O, podniosę tą antenę. To samo. Z tego co widzę, MPX Separation, chyba też to wszystko ma, ten level Adius to ma też. Nie widziałem, czy w tamtym jest są zwory, ale chyba też, prawda, tak samo. No. Na dniach będzie wyszykowany i przygotowany. Do nowego domku. Tak jest. Papa będzie. Sansujku. A zaraz pokażemy fajnego, następnego Sansuja, ciutkę mniejszego. Ale też wariatka. A gdzie on jest? A tam, na wprost. Zobacz. Prowadź. Już. Prowadź, doktorze. Chodźcie, chodźcie za mną, chodźcie, chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. To. Sansui 6. Widziałem też 7. Widziałem też 6. 8. A to jest 6. Też jeszcze taki dopiero przywieziony. Z lekka był fajny, fajny taki, wiecie co, miał taki kurz na nalot, czyli taki z mieszkania wzięty po prostu z domu, ale podłączyłem go. Wszystko naprawdę pięknie gra. Też widziałem, że są dosyć fajnie oceniane te wzmacniacze. Może nam też powiecie właśnie o tym, coś o tym Sixie. Przełącznik. Czemu to jest Six, co to jest za seria, dlaczego jest właśnie Six, a tamten 5000? Bo ja tu już, proszę was, się gubię troszeczkę. Czy to była po prostu seria modelu z wyglądu, czy coś, powiedzmy, było tam na rzeczy, czyli jakiś tam transformator, może jakieś końcówki mocy, może coś w tym stylu. Może ktoś coś więcej wyczyta i by nas, powiedzmy, poraczył jakąś informacją, wiadomością, bo my na razie po prostu tylko się cieszymy tym wyglądem i dźwiękiem. Chociaż to jest najważniejsze, prawda? Ja tu lubię te przełączać. Dobra, nie popsujesz. Tak, volume. O, dwa fono. Pokażemy go z tyłu też, tak? Zobaczcie, jaki jest fajny, bo jest zgrabny, bo to jest 771, czyli tej samej wielkości co 881. No, zgrabniutki. A ten... To, że jest zgrabny, to nie to, że jest lekki, bo też jest ciężki. Proszę bardzo. Na zewnątrz bezpieczniki, zmiana napięcia, trzy gniazda, czy proszę was, ten do kolumn. Mamy tak samo zwory left, te na prawej zworki, żeby sobie na przedsmacniacz zadziałać, prawda? Lub podłączyć jakiś tam korektor, jak ktoś tam lubi. Czy jeszcze pewnie ten tak zwany, co ty miałeś, ten... Na cztery kolumny też jeszcze można było. I ten tak zwany, no przypomnij mi, ten malutki, ten kolorowy, taki kolorofonik, to tak, tak, wyleciało tak mi z głowy, kurczę, no. Tak. No, tak. Wiem, o czym mówisz, też tak zapomniałem teraz. Taki bajer Sansui. To jest dziura tak zwana w mózgu, która po prostu tak wypada nam, ale nam widzowie podpowiedzą, bo oni są dobrze. I prowadzisz nas, doktorze, do... No, do tego wysokiego modelu. Zobaczcie, znowu, tamten już poprzedni, co no, było parę miesięcy, chyba już minęło, tak? Co kręciliśmy o nim. Może nie będziemy już się z nim o nim spisywać, tylko jakby powiem po prostu taką prywatę, że jest na sprzedaż, że kolejny model trafił do mnie do sprzedaży. A wszyscy mówią na grupach, że rzadki. Rzadki, tak. O, to jest, teraz jest gęsty. Teraz jest gęsty już. Nie jest rzadki. Nie no, żartujemy oczywiście, ale słuchajcie, też już wyszykowany. Też będzie można go, może ja go podłączę teraz, zobaczymy, jak wiesz, jak to się wychyla. O. Proszę bardzo. Tyk, tyk. Zobaczymy, jak tam ładnie. Power, o. No jest pięknie, ładna ta zieleń turkusowa, jak morze lazurowe, prawda, wybrzeże. No, co tu dużo mówić, te kolory naprawdę wieczorem jeszcze dużo dają, jeszcze ciekawiej to wygląda. Można z nim iść do Monako, do kasyna, za jeden żeton byś go zostawił. O kurde, wiesz, tam, żeby jeszcze wygrać i potem odkupić dwa takie. No ale wiesz, jak to jest. Wszyscy się chwalą, jak wygrywają, a nikt się nie chwali, jak przegrywa. Taka to prawda. Słuchajcie, musieliśmy kolejną wyspę stworzyć, żeby te sprzęty postawić. Postawiliśmy, bo wiecie, u nas wyspy to normalnie jak wulkaniczne, powstają na co chwila. Pionierek. Jeden z naprawdę bardzo fajnie grających. Od serii 750 w górę to jest już naprawdę kolosy i powstają super sprzęty. Ten 85 W na kanał, niesamowity dźwięk, słuchajcie, sprawdzałem go, testowałem, no po prostu dźwięk, rewelacja. Też trzy pary kolumn można podłączyć,
Zobaczcie, jakie piękne drewno, bo w 750 nie było drewna, tylko był taki jakby skóra łuszcząca się, tworzywo. Tu już mamy prawdziwe drewno. No, taki fornirek super, front w idealnym stanie, wszystko naprawdę pięknie. No ten nie piszcie nawet czy do sprzedania, bo jest już sprzedany, bo to jest był przywieziony. Ja go przywiozłem z Włoch praktycznie od takiego kolekcjonera na zamówienie dla kolegi, także on jest dla niego wyszykowany. Prawdopodobnie pokazujemy będzie. Tylko, żeby was zdenerwować. Też tak, ale wiecie go, to chodzi o to, że po prostu jeżeli macie jakieś zachcianki, to piszcie. Doktor jest pełny. Tak, i ja po prostu znajduję gdzieś po Europie, przywożę. I nie to, że one są jakieś tam wygórowane ceny. One będą tańsze niż tutaj jakieś u tych tak tam jeszcze innych tam konkurencji. Także ja załatwiam temat. Jeżdżę, bawię się i dla was przywożę. Także co jeszcze? Pokażę wam jeszcze coś, co przyszło. Bo to jest Pionier, tak? Czyli nie tylko Japonia, ale i Niemcy. Piękny gramofon z napędem Direct Drive. Proszę bardzo, jeszcze zabezpieczony, bo był transportowany, także ten jeszcze nie oczyszczony. To jeszcze będzie wszystko, ale zobaczcie, jak w ogóle pięknie wygląda. Fajny panel ten frontowy. Szafka jest w komplecie. Zobaczcie, jaka szafeczka. Piękny naprawdę dźwięk. Każdy, kto słyszał kiedyś tego telefonkera, to może się pochwalić. Zobaczcie tutaj na nasze kasetki, ponieważ mam magnetofon, to możemy tu położyć płyty. Możemy też jeszcze poukładać sobie kasety, trzy poziomy. Tu można jeszcze schować sobie odtwarzacz CD lub streamer, bo można by tego podłączyć sobie streamer pod Wi-Fi czy Bluetooth i no, też można to sobie... To jest fajne. Bardzo fajny kartek, tak. Wyzerowany? Dobrze, wyzerowany. Proszę bardzo. No zobaczymy, co słuchał Niemiec. Co Niemiec słuchał? Czy... Deutsche Schlager? Nie. André Rie, tak, walce. Czyli widzisz, czyli tak. Muzyka poważna. Ale jakoś tak poważnie nie wyglądał. Yamaha. Tak, pomaraj. Stara Yamaha. Tak, czy to jest najnowsza Yamaha, tak? A tu jest. A tak wygląda Yamaha kiedyś, nie? Też jest drewienko i ładna skala. Model CR400. Tak, powiem wam, że fajnie wygląda, bo tu skala się nie podświetla z tyłu cały, tylko podświetlany jest ten element skali, czyli ten co przechodzi, plus do tego wskaźniki wysterowania radia. Ale jak to dla Yamahy kiedyś było, do tej pory też Yamaha tak robi, piękne, fajne te pionowe przełączniki, prawda? Połączone z gałką, czyli taki design dosyć ciekawy, czyli nie łączenie kwadratu razem z kołem, prawda? No i jak to, mnie się to podoba, naprawdę. Mimo to, że niektórzy mówią, że fajnie wygląda jak jest pionie. Może być tak krzywo, ten tak i jest elegancko. Także słuchajcie, jeszcze coś znajdziemy? Chyba tak, może jeszcze jakieś kolumny znajdziemy fajne, głośniczki pokażemy też. I kolumienki. Kolumny, tak. Słuchaj, monitor audio, bardzo fajny, w super stanie w ogóle, w idealnym można by powiedzieć, bo i osłony, i głośniki, ja już tu delikatnie ściągam, proszę Ciebie ten, żeby zobaczyć. Niby głośnik basowy nie jest duży, ale podłączaliśmy go, bardzo ładnie pracuje. Miękka gumowa, miękkie gumowe zawieszenie. Z bas refleksikiem, ale słuchajcie, drewno to po prostu jak nowe z salonu, jak mebel z Emilki, naprawdę. Wiesz co, na pewno 70 lata, no bo tutaj, wiesz, zobacz, piękny znaczek, monitor audio. Niech się tam może ktoś wypowie, bo model, podamy wam zaraz jaki model, zobacz jakie podstawy piękne, być może to były oryginalne, a być może ktoś dorabiał sobie, zrobił. Tyłu plecy mamy takie, czyli mamy tylko zaciski i nic więcej. Widać, że pracowała jako prawy. Chociaż tak, nie musiał pewnie oznaczać, ale sobie zaznaczył. Być może był po prostu audiofilsko troszeczkę taki zakręcony. Zakręcony, tak, że chciał mieć po prostu, chociaż one nie mają. Nie mają, czyli mają symetrycznie wszystko zrobione, nie mają asymetrycznie głośników sparowanych, czyli. Czyli nieraz jest wysokotonowy z lewej, to wtedy każdy ustawia sobie tą lewą, jak jest wysokotonowy z prawej, to z prawej. Tak. Bass reflex, gąbka jest jeszcze dobra. Monitor audio, czyli widzimy jaka jest produkcja. The best of British. Czyli mamy tutaj brytyjską szkołę audio. Tak. Tam jest druga kolumna, zobaczcie tak samo, na pięknej podstawie. Drewnianej. O, mój gramofon. Też tak, już gotowy będzie, no widzisz, patrz. A tu jeszcze zobacz, co się nam trafiło wczoraj. Polska Myśl Techniczna, Radmor. Dwie sztuki. Jeden sponiewierany. Nadawcę.
Tak, no to jest 5102 TE. Ten, a ten jest 5102, czyli bez żadnej literki, czyli to jest pierwsza seria, tak jakby 5102. No 5100 to też, ale 5102 bez żadnej literki, czyli taki troszeczkę ciekawszy, starsza wersja. Nie wiem, czy ten znaczek to był, bo jak wiecie co, my jesteśmy tak troszeczkę odstawieni, bo chciałem się właśnie podpytać, może oglądają nas z Unitry. Zobaczcie programator z wersji TE, programator plastikowych, a tu na metalowych. Ja właśnie to zauważyłem, że właśnie tu jest, pewnie powinno być w komplet tych gałeczek do tego. Ale ciekawi mnie jeszcze ten znaczek, ten Unitry. Czy to był doklejony, czy to jest już oryginalnie tak. No. No wiadomo, ten brąz taki, no to jest wypłowiałe, bo ja już do tego doszedłem kiedyś, że jak zdejmujesz gałkę i widzisz, że jest czarny, no to znaczy, że było czarne. Czyli zobaczcie, to jest jego oryginalny kolor. O, pod tą gałką. Prawda? Niektórzy myślą, że taki był miedziany, ale taki nie był. No i ten będzie do odrestaurowania, tu już dla klienta. To zostawimy na części, także uratujemy od zapomnienia. Może coś się komuś przyda, jeszcze zobaczcie to, dzwońcie. Może potrzebujecie jakieś gałki, to z chęcią podzielę się. Oczywiście z zagrabną okładką. A wy się dzielcie tym odcinkiem, więc no. Subskrybujcie. Komentujcie, subskrybujcie, tak jest, tak jak tu. Żeby się kanał się rozwijał. I do następnego odcinka. Zapraszam. No i oczywiście... Najbliższy wtorek. Najbliższy wtorek, tak, w radio. Widzimy się radiobemowo. Widzimy, słyszymy. Słyszymy. Mi się widzimy, a wy nas słuchacie. I na pewno będzie coś fajny temat, pociągniemy na pewno coś pewnie. No i puszczamy jak zwykle z analogu, tylko z analogu. 2 godziny analogowej muzyki i to super, także zapraszamy. No, a macie czas jeszcze, to dajcie znać, o czym chcecie, żeby była najbliższa nasza wspólna audycja. O. Dokładnie. Możecie coś nam podpowiedzieć, temat. Na pewno no i zbliżamy się też do wielkiego otwarcia sklepu, no bo to jeszcze robimy, tak, kiedy nie ma otwartego, go jeszcze nie ma tego oficjalnego otwarcia, więc na razie tu są przygotowania. Ja odwiedziłem Krzysztofa, żeby zobaczyć, jak poczynione są prace. Ja już zbieram gadżety do szafek, tam już są gadżety do szafek, zbieram na prezenty dla was na otwarcie. Także gdzie niegdzie coś będzie, czyli będą fajne też gadżety, tak zwane, jeżeli coś przyjdziecie, to tak samo ja muszę się czymś podzielić i to będą tak zwane prezenty. Czyli... Ale o tym już w następnym odcinku pewnie. O tym następnym odcinku i powiem... Bo jeszcze jeden odcinek przed otwarciem sklepu na pewno musimy zrobić. Tak, zrobimy, bo to musimy powiedzieć, jakie co wszystko będzie zorganizowane. Czy będzie grill, czy nie, czy może przyjedzie jakaś gwiazda. Nie wiadomo, no coś może będzie, także no nie wiem, zobaczymy. No wiem, że też atrakcje jakieś szykujesz dla widzów. Oczywiście, jak przyjedzie jakaś gwiazda, no to będę musiał sam sobie gwiazdę dorysować i będę chodził. Ewentualnie będzie jakieś tam darmowe cięcia chirurgiczne. O, będę 2 noże i po żebrach. To cześć, trzymajcie się i zapraszam. Bla, bla, bla.